Witam. W tym poradniku przedstawię Wam, jak korzystać z edytora do gry Volleyball Manager. Potrzebować będziemy dwóch programów, Winner do wypakowania plików z bazy oraz notepad do ich edycji. Wybraną bazę kopiujemy sobie na pulpit. Otwieramy archiwum. Wyciągamy na pulpit plik z bazą. Następnie przy próbie otwarcia pliku musimy wybrać program, którym będzie Winner. Tutaj ukazały nam się wszystkie składowe pliki bazy. Utwórzmy sobie nowy folder, nazwijmy go baza. Zaznaczamy teraz wszystkie pliki prócz info.xml, który jest chroniony hasłem. Kopiujemy sobie do folderu baza. Następnie otwórzmy sobie plik zawodnicy XML. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Edit with Notepad. Weźmy sobie na przykład Bartka Bednoża, którego przeniesiemy z Olsztyna do Bełchatowa. Bednoż. Teraz w polu zespół podajemy ID skry Bełchatów, czyli 269. Numer w zespole zostawimy bez zmian oraz kontrakt ustawmy sobie na 2 lata. Teraz jeszcze może weźmiemy Facundo Conte, którego usuniemy ze skry Bełchatów. Będzie on wolnym zawodnikiem. Tutaj musimy w polu zespół, jak i w kontrakcie i w numerze wstawić wszędzie 0. Teraz zapisujemy plik. Następnie wracamy do naszej bazy, otwieramy ją i z folderu baza przynosimy ten nadpisany plik zawodnicy i dodajemy go do archiwum. Następnie kopiujemy naszą nową bazę, przechodzimy do folderu z grą, folder data i wklejamy. Teraz uruchamiamy grę. Wybieramy tą bazę nową. Dodajemy menedżera. Zespół, twój klub. Jak widzimy, jest Bartosz Bednusz w skrze Bełchatów. Teraz zobaczmy jeszcze Facundo Conte. Argentyna. O, i mamy Conte jako wolnego zawodnika, którego możemy sobie zakontraktować.